STS.pl. Taki bukmacher STS, nie? Przyklepali po dupa, nie? A no właśnie. Dajesz krycha! Na górnie. Na PGE. Rusinek, nie? Albo usiądź niżej. A to było piłkę! Trafił piłkę! Trafił piłkę! Dywagacje, kto w jakie, kto w jakie koszulki, jakie pasy ma koszulki. Doszliśmy do miasta. Ale zauważcie... Kurwa! Ja pierdolę! Ej, co tam się dzieje? Żółta! Żółta! Doj! Wywal! Pizdziec tam. Lewa długa! Jedź, góra! Jedź! No, napierdolę. Teraz, ładuję. Karny wystarczy, spokojnie. Rozmus. Rasmus. A. S. Przynieś. Dobrze. Brawo. Jest go! Za nogę! Chodź do środka jeszcze! Ej! Mamy na nogę! Rzut! Dobrze! Kurwa! No to porażkę słyszałem. No nawet ja nie byłem. W tym momencie arbiter zakończył pierwszą część spotkania. To co robimy? Tak. Nie grałem się z tego pierwszego, nie? Stały obrony. Toni. Jest! Nie ma! Ja pierdolę! Jesteś na YouTube bez kitu, no! Ja pierdolę! Serwi! Wywal! Rzut! Jaki was próbowali? Co za kurek! Rudek nie ma! Na dziewiątkę! Uff. 5 minut, powalczyć! Ja stamtąd! Ja pierdzielę. Co było, bo... No... Kurcze pieczone, ile my tych falów? Poprzeczka. Panowie, strzał niecelny, poprzeczka strzał niecelny.
Kurczę. Dobrze! Wyjazd! Wyjazd! A zobacz, skończył 5 sekund. Nie, 5 sekund. W trzeciej ligi, w którym goście Bałtyk Gdynia wygrali z Ekią, to jest 1-0 bramka. Paweł Rasmus w drugiej minucie. Trzymaj, bo... Dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszym spotkaniu i życzę udanego popołudnia. Już nie rozmawiaj z sędzią! Dobra. No jeszcze krzyknął, czy nie? Krzyknął? Nie ma.